Cześć, witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dzisiejszym tematem naszego filmu będzie to, co dzieje się w Rosji, a mianowicie powoływanie nowego rządu, nowych ministrów, albowiem mam nadzieję, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, po raz piąty na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej został zaprzysiężony Władimir Władimirowicz Putin i zgodnie z konstytucją teraz będzie powołany nowy rząd. No, nowy stary to oczywiście jest w pewnych aspektach kwestia formalna, ale są też zmiany. I o ile na stanowisko, na przykład ponownie stanowisko ministra spraw zagranicznych zostanie powołany Ławrow, który jest no, stałym elementem, legendą rosyjskiej dyplomacji, jego funkcja jest tak niezmienna i stała jak to, że księżyc krąży wokół naszej planety, to jest zmiana, która wszystkich nie do końca może zaskoczyła, ale jest na pewno bardzo interesująca. Mianowicie Siergiej Szojgu przestanie pełnić najprawdopodobniej rolę ministra obrony narodowej. Podziękowania za wspieranie mojego kanału w programie Patronite dla Andrzej Wicher. A jeżeli ty chcesz wesprzeć moją działalność w Patronite, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. Po wielu, wielu latach, kadencjach przyzwyczailiśmy się pewnie wszyscy do tego, że ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej jest Siergiej Szojgu. Człowiek, który, no, można powiedzieć, wrósł w Ministerstwo Obrony Narodowej i rządził tam niepodzielnie, ale najprawdopodobniej dojdzie do zmiany. Dlatego, że Władimir Putin zaproponował kogoś zupełnie nowego i to kogoś, kto nie jest żołnierzem, kogoś, kto nie nosi munduru, co byłoby już naprawdę kompletną nowością, jeżeli chodzi o Rosję, dlatego że w Rosji, tak jak wcześniej w Związku Radzieckim, no była taka tradycja, że minister obrony narodowej jest żołnierz, czy ktoś przynajmniej związany w jakiś sposób z armią. Co prawda, oczywiście wielu teraz tutaj powie zaraz, ale przecież Siergiej Szojgu to nie był tak stricte rzecz mówiąc żołnierz, chociaż nosił generalski mundur, prawda? No tak, to też jest fakt, że Siergiej Szojgu to był bardziej służbista, człowiek służb niż armii. No już nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Natomiast nowo tutaj, no jeszcze nie zaprzysiężony, ale prawdopodobnie powołany na to stanowisko, zaproponowany przez Władimira Putina człowiek, Andrzej Remowicz Białusow. Białusow, słuchajcie, kim jest w ogóle ta postać? W Polsce no, może się wydawać kompletnie nieznanym człowiekiem znikąd, ale tak nie jest. Dla Rosjan no, jest to bardziej oczywiście znana postać, no może nie ta pierwszoplanowa, dlatego że Białusow to nie taki do końca polityk, to właśnie nie człowiek na przykład w mundurze, w paradach występujący, to jest urzędnik i naukowiec, co warto zaznaczyć. Białusow to jednak człowiek znany, to człowiek, który pełnił wiele wysokich funkcji, wręcz tych niemalże najwyższych w Federacji Rosyjskiej. Urodzony 17 marca 1959 roku w Moskwie, to w rodzinie radzieckiego ekonomisty Rema Białusowa. To też warto zaznaczyć, że jego ojciec był ekonomistą i on sam też jest ekonomistą, ale jego ojciec też był przede wszystkim uczestnikiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Był między innymi strzelcem pokładowym, także no korzenie ma, można powiedzieć, pierwszego sortu. Białusow to absolwent Wydziału Ekonomii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Łomonosowa. To doktor nauk ekonomicznych, człowiek, no, który czuł powołanie w tym, co się uczył i jest tym naprawdę wybitnym specjalistą, jak podkreślają Rosjanie. Warto tutaj zaznaczyć, że swoje początki już miał w służbie państwowej już w roku 1999, a więc jeszcze przed erą Władimira Putina, choć na stałe do pracy urzędniczej wstąpił dopiero w roku 2006. Pełnił różnego rodzaju funkcje. Ostatnio jedną z najwyższych przede wszystkim funkcji było stanowisko pierwszego wicepremiera. Pełnił także rolę asystenta prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw gospodarczych, a więc był bardzo blisko już w ostatnich latach samego Władimira Putina. To członek Akademii Nauk, także no, człowiek no, naprawdę w Rosji i ceniony i znany. Myślę, że są to ważne informacje, żebyśmy wiedzieli, kto w ogóle jest na stanowisko
powoływany. Warto myślę też odnotować, że Białousow pełnił nawet swego czasu funkcję premiera Federacji Rosyjskiej. Co prawda krótko, bo to było przez tam około 20 dni w roku 2022, kiedy premier Michał Misusztin przebywał na zwolnieniu lekarskim w trakcie panującej wówczas tak zwanej pandemii. No, także jego doświadczenie w pracy ministerialnej jest naprawdę wieloletnie. Także chciałem podkreślić właśnie, żeby było wiadomo, że nie jest to człowiek znikąd. No dobrze, ale teraz więc pytanie zaraz. Ekonomista, człowiek od cyferek na stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej. Coś tu nie pasuje, prawda? No i tak to rzeczywiście jakby, jak to się mówi, no się nie dodaje. Ale być może nie do końca. Andrzej Białousow to generalnie technokrata. To jak powiedziałem, człowiek nauki, umiejący liczyć, dodawać, odejmować, kalkulować i zapewne też planować. I chyba właśnie taki jest cel. Między innymi dał się poznać z tego, jest określany ojcem rosyjskiego podatku od nadmiernych zysków. Dzięki temu podatkowi budżet Federacji Rosyjskiej zyskał około 300 miliardów rubli już w roku 2023. No i jest to bliski, jak powiedziałem, współpracownik Putina. Człowiek mu znany, co oczywiście też nie jest bez znaczenia. Całość ma oczywiście związek z tym właśnie, co dzieje się na Ukrainie, czyli konfliktem z Ukrainą, który się przedłuża. No, z akcji można powiedzieć parapolicyjnej, która miała trwać no, może parę dni, może parę tygodni. Mamy tutaj wojnę, która trwa już kilka lat. Co prawda Rosji udało się dokonać wielu zmian w strukturze swojego państwa, w strukturze gospodarki, by prowadzić tą wojnę, co naprawdę było przez wielu uważane za niemożliwe, no przez może nie wszystkich, ale wielu się śmiało z Rosji. Teraz widzimy, że do końca tak nie jest. Natomiast Władimir Putin, człowiek, który zarządza tym państwem od no już prawie ćwierć wieku, nie zamierza rezygnować i widzę, że chce dokonać zmian, by poszukać czegoś nowego. Jakby widocznie musiał określić, że cele są inne, że dowodzić armią mają wojskowi, że dowodzić armią nie mają politycy, nie ma to być minister obrony. To ma być na przykład Gerasimow, to ma być inni wyżsi generałowie. Im wydaje się pozostawić przede wszystkim decyzję o tym, jak dowodzić, jak prowadzić działania wojskowe, jak prowadzić wszystko, co jest związane stricte z polem walki, tak to ujmę, zarówno w kwestii lądowej, jak i powietrznej i tak dalej. Władimir Putin wydaje się wyciągać wnioski. Nie chce ingerować w to, co dzieje się na froncie. Odmiennie jak na przykład dzieje się w Kijowie, gdzie decyzje polityczne często, co widzieliśmy na zmieniającej się mapie, miały wpływ na to, jak postępowało wojsko ukraińskie. Historia uczy nas, że politycy, kiedy mieszają się w to, co dzieje się na froncie, przeważnie, nie mówię zawsze, bo bywały momenty oczywiście, jak ten odwrót niemiecki spod Moskwy, gdzie rzeczywiście decyzja Hitlera być może uratowała front przed całkowitą klęską, jeszcze większą w każdym razie, bo klęska była i tak, to jednak przeważnie politycy no nie powinni ingerować w to, co dzieje się, zwłaszcza w dłuższej perspektywie na froncie. I chyba Władimir Putin, z którego tak wszyscy się na Zachodzie śmieją i że mówią, że on tam decyduje i tak dalej, on to wydaje mi się, że rozumie, że on to strefę postanawia, że dobra, ja zaufam generałom, wy prowadźcie wojnę, którą mi macie wygrać, a ja się zajmę tym, żebyście wy mieli czym tą wojnę prowadzić. I no, to jest tak naprawdę polityka właściwa. To jest polityka, którą powinno prowadzić każde poważne państwo. Rosja, no ja uważam Rosję za tak zwane państwo poważne. Tych państw poważnych nie ma wiele na świecie. Teraz Rosja jest to państwo poważne i Władimir Putin widać, że chce, żeby Rosja była państwem poważnym, a chce przede wszystkim tą wojnę wygrać. Wie, że nie toczy ją tylko samą Ukrainą. Dlatego tutaj podstawą jest gospodarka. I to właśnie gospodarką w ujęciu armii ma zająć się nowo mianowany minister obrony narodowej. To będzie jego przede wszystkim zadanie, żeby jakby z punktu widzenia tego, jakie doświadczenia, jakie ma, bo był przed innymi ministrem gospodarki, teraz wdrożyć to wszystko przez tą kalkę prowadzonej wojny. Tak zwana gospodarka wojenna, żeby jeszcze bardziej ją rozkręcać, żeby ta machina się jeszcze bardziej rozpędzała.
to myślę, że to ma być tak, że właśnie jakby tym punktem decydującym teraz nad całością systemu gospodarczego Rosji, który ma pracować na rzecz frontu, jakby te impulsy mają wypływać z Ministerstwa Obrony Narodowej do innych ministerstw, do innych wydziałów i ma być po prostu centralne zarządzanie. No tak, jak było w czasach II wojny światowej i wtedy to jakby nie było spracowało. Oczywiście no, przy ogromnym udziale, przy ogromnej pomocy Stanów Zjednoczonych. No teraz tej pomocy nie ma Stanów Zjednoczonych, ale Rosja może liczyć na pomoc innych swoich sojuszników. No takich oczywiście jak Iran, Korea Północna, tych mniejszych, ale tego też największego, czyli Chin. A przecież gospodarka chińska to w tej chwili potęga i to wszystko trzeba też umieć zarządzać. Całość jest związana oczywiście także z tym, mi się wydaje, że Siergiej Szojgu w pewnym sensie się po pierwsze wypalił, ale jego system się wypalił, system ludzi i ostatnie afery korupcyjne, które by musiały po prostu, no korupcja musiała po prostu przekroczyć limit, który był akceptowalny. I Władimir Putin po tych ostatnich aferach, które tutaj prezentowałem na moim kanale, gdzie jeden z generałów Timur odpowiedzialny za sprawy budowlane w armii, no został oskarżony oficjalnie, słuchajcie, o przyjęcie około miliarda rubli, ale to nie tylko on, bo tych osób aresztowanych w ostatnio było więcej. Ta afera korupcyjna zatoczyła znano szersze kręgi. Oczywiście Szojgu musiał o tym wiedzieć i Putin wie, że Szojgu musiał o tym wiedzieć, no ale Szojgu to jest jego naprawdę bliski znajomy, bliski kolega, więc Szojgu nie wyleci kompletnie. On zostanie wciągnięty w struktury, pozostanie jakby w strukturach tych bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jakbyście byli zainteresowani, co będzie z Szojgu, to Siergiej Szojgu zostanie mianowany do Komisji Wojskowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej i tam po prostu zajmie się współpracą techniczno-wojskową, także w Radzie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. A więc dalej będzie go Putin dosyć blisko siebie miał. To nie jest tak, że go wypuści. Natomiast no, myślę, że po prostu tu chodzi o to, że wydatki, bo wojna to wydatki i Putin widział po tym, pewnie musiał się strasznie wkurzyć. No, gdyby to był Związek Radziecki, to pewnie wiele głów poleciało. No, teraz dzieje się to nawet w Rosji troszkę inaczej. Tak jak spadają głowy, to po cichu. Natomiast po prostu jest tak, że te wielkie wydatki nie mogą być trwonione, dlatego że cel jest jeden. To, co zresztą często wspominam, że Władimir Putin o tym mówi, jednością zwyciężymy, tylko w jedności jest siła Rosji. Dlatego warto słuchać tych wszystkich jego nawet przemówień, wystąpień, które ja tu pokazuję na materiałach filmowych na moim kanale. To nie ma wszystko jakiegoś bezsensu. To jest tak, że nawet w tych przemówieniach polityka, przemówieniach, w których można by było się wydawać, że no, jakie to ma znaczenie, co tam Władimir Putin powiedział dla tej wojny, co tam Władimir powiedział, jakie ma znaczenie dla nas. No nie jest tak, dlatego że w tym wszystkim możemy po jakimś czasie zaobserwować po prostu pojawiającą się rzeczywistość. I tak samo jest też teraz. Chodzi generalnie o skonsolidowanie rzeczywiście, żeby te pieniądze nie wypływały, żeby no ten człowiek, który jest ekonomistą, ma przede wszystkim zacząć liczyć te pieniądze, ma zacząć je właściwie wydawać i ma zacząć kontrolować to wszystko. I tutaj potrzebny jest po prostu urzędnik. Ktoś, kto to wszystko będzie liczył i taki jest cel. Wydaje mi się, że właśnie będzie takie typowe rozgraniczenie, że jakby Ministerstwo bowiem Obrony Narodowej w tej chwili jest po prostu zarządza nieprawdopodobną ilością pieniędzy w Rosji, tak? Bo kraj, który prowadzi wojnę, największy ma budżet wojskowy i po prostu dlatego jest tak ważne, żeby chyba po prostu zajął się tym ktoś inny. I tak myślę, że należy to oceniać. Jest to po prostu, uważam, bardzo ciekawa i dobra decyzja, przemyślana i przede wszystkim decyzja o powołaniu Andrieja Białousowa na stanowisko Ministra Obrony Narodowej. Decyzja bardzo przyszłościowa, decyzja, która jasno mówi, że Władimir Putin nie myśli o tym, co będzie w tym roku. On myśli o tym, co będzie dalej. On widzi to, że dalej Zachód się nie poddaje, nie ustępuje. Był czas rzeczywiście przestoju, ale no, znowu ta pomoc dla Ukrainy płynie. Płynie z takich krajów jak na przykład ostatnio Wielka Brytania, około 500 mln funtów zaproponowała, oczywiście Stany Zjednoczone, kolejne pakiety, Francja i tak dalej.
I Władimir Putin, by móc sobie z tym poradzić, by móc zniwelować tą płynącą pomoc dla Ukrainy i móc dalej tą wojnę kontynuować, by ją wygrać, bo taki jest jego cel, absolutnie. On nie zamierza tutaj iść na żadne pośrodki, uważam. Musi zapewnić tej armii dobre funkcjonowanie i armii, która się rozrasta. Mówi się, że nawet 30 tysięcy nowych żołnierzy jest szkolonych w Rosji miesięcznie przez ten system. Oznacza to, bo taki jest zapewne cel. Nie wiem, na ile to są rzeczywiście, nie są trochę przereklamowane te liczby, że tak powiem. Natomiast wydaje się, że z wszystkich takich danych, że Rosja w tym roku około 200 tysięcy wyszkolonych nowych żołnierzy chce rzucić na front. 200 tysięcy. I teraz, żebyśmy sobie umysłowili, jaka to jest wielkość współczesnego świata, to w Unii Europejskiej ostatnio padła taki pomysł, żeby powołać taką unijną brygadę. Unijną brygadę. To tak nie wiadomo, ile było, ale na przykład warto zauważyć, że taka brygada to przeciętnie liczy, wiecie, około 5 tysięcy żołnierzy. Tak? No to może różnicie, bo to nie mogą sobie różnie tam ustalić, ale 5 tysięcy żołnierzy. I to tak już próbują i oni to przez cały rok chcą powołać 5-tysięczną jednostkę z żołnierzy w ogóle, które będą prawdopodobnie wyjęci z innych jednostek w państwach członkowskich UE. A tymczasem Rosja, bo miesięcznie szkoli 30 tysięcy żołnierzy nowych, nie wyjętych z innych jednostek, tylko nowych. I żeby te 200 tysięcy w tym roku nowych wyszkolonych żołnierzy, no bo tak można by było przeliczyć, że zakłada, że 200 tysięcy, choć może optymistyczny nawet jest ten wariant większy, bo ten wariant optymistyczny mógłby liczyć nawet 350 tysięcy, ale z tego, co udało mi się, tak wiecie, taką średnią wyciągnąć, to widzę, że przynajmniej te 200 tysięcy do końca roku, bo to może tak jeszcze bardzo znaczy, że i do końca roku chcą 200 tysięcy zwiększyć, czyli to by wypadało w ciągu całego roku rzeczywiście 350 tysięcy, żeby te 200 czy 300 tysięcy żołnierzy uzbroić, to potrzebna jest im broń. I to nie są tylko, wiecie, kałachy, żeby im dać, bo tu nie o to chodzi. Trzeba wyprodukować dla każdego żołnierza parę butów. Dla każdego żołnierza trzeba wyprodukować hełm. Dla każdego żołnierza trzeba wyprodukować kamizelki, mundury, całe jego przyrządowanie i wyposażenie, od szczoteczki do zębów, po golarkę i wszystko, co jest potrzebne. Bo armia to system, który, żeby działał, musi być napędzany gospodarką. Wojna nie jest prowadzona przez wojnę. Wojna jest prowadzona przez państwo. I państwo musi zapewnić utrzymanie po prostu takiej armii. I Władimir Putin wie, że żeby tą wojnę wygrać, teraz Ukrainą to rzeczywiście, ty wymęczyłby tych Ukraińców, no ale on bierze chyba bardziej na przyszłość, że on bierze pod ryzyko to, że na przykład może rzeczywiście, choć jest mały problem, przyjmie na przykład dodatkowe jednostki z NATO i być może na Ukrainie przyjdzie się mierzyć jego żołnierzom z żołnierzami NATO. Myślę, że on nawet na to jeszcze gotów się przygotowywać i dlatego chce, żeby jego wojsko było wszystkim dobre, liczne i dobrze wyposażone. Nie super, bo super sprzętem, super wynalazkami wojen się nie wygrywa. To, co pokazuje nam historia, wygrywa się sprzętem dobrym, bo sprzęt musi być dobry, tak? Ale sprzęt musi być liczny, prosty, łatwy w serwisowaniu i musi działać w ramach jakiegoś systemu. Co mamy przykład na Ukrainie, gdzie wrzucone czołgi Leopardy, Abramsy, Bradley i tak dalej, za nie mogą. One nie działają w ramach po prostu systemu i są po prostu nieskuteczne. I najlepszy czołgiem, jakim w tej chwili Ukraina może mieć, to są polskie czołgi PT-91 Twardy, bo są po prostu jedną z najlepszych odmian po prostu T-72, no i inne tam odmiany T-72. Bo one mogą działać w ramach ukraińskiego systemu, ukraińskich na przykład mechaników, którzy wiedzą, jak te czołgi serwisować i naprawiać. I tak samo Rosjanie. Tu nie będzie żadnych wynalazków. Tu nie będzie żadnych T-14 Armata. Tu musi być po prostu cała gospodarka zarządzona przez ministra obrony narodowej tak, żeby armia funkcjonowała jak należy. I dlatego ten wybór, te zmiany będą widać, że wszystko Władimir Putin podporządkowuje. To znaczy, że on na poważnie myśli o tej wojnie i jej wygraniu, że tutaj nie ma mowy już w tej chwili na żadne rozmowy. Nie ma mowy na żadne ustępstwa. Tylko w period. Że Władimir Putin chce skończyć to na swoich zasadach. I to oznacza, ta zmiana oznacza, że cała po prostu rosyjska gospodarka będzie pracowała na rzecz frontu, na rzecz walki z samą Ukrainą jako Ukrainą, ale na rzecz tego, co może dziać się jeszcze później, i na rzecz tego, jakby tych wszystkich sytuacji, które mogą się wydarzyć. No dobrze, słuchajcie, to jest mój komentarz do tej zmiany i przede wszystkim tego, jak widzę zmiany w samym systemie politycznym i w samej gospodarce Rosji.
decyzjach, jakie podejmuje prezydent Władimir Putin w Rosji. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego filmu, bo dzisiaj to taki bardziej trochę podcast i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!